pewnej parafii umarł proboszcz i gdy na jego miejsce przyszedł nowy, rozpoczął remont proboszcza. Jednak na to proboszczo czasami ktoś dzwonił, jednak gdy wychodzono, nikogo tam nie było. Działo się tak i w dzień, i w nocy, w różnych okolicznościach. W końcu proboszcz po paru już kolejnych dniach wkurzył się i wyłączył dzwonek od prądu. Ale okazało się, że dalej ten dzwonek dzwoni. Również w bardzo różnych dziwnych porach dnia i nocy. Wtedy, gdy rozmawiał z jakimś kapłanem, dzieląc się tą sytuacją, on podpowiedział mu, żeby może to jakaś dusza czyśćcowa, która prosi szczególnie o modlitwę. Odpraw za nią msze święte. I faktycznie proboszcz odprawił 5, 10, 15 mszy świętych, w końcu po której z nich dzwonek, nie podłączony do prądu, przestał dzwonić. I remont trwał dalej i któregoś dnia jeden z robotników znalazł gdzieś tam ukryty, gdzieś w jakiejś szczeglinie, notatnik prywatny poprzedniego proboszcza. Były tam wynotowane msze święte, które ten proboszcz zdążył za życia przyjąć, ale nie zdążył ze względu na nagłą śmierć odprawić, czy ją zlecić to komuś. Wtedy proboszcz pomyślał, to pewnie ten proboszcz prosił o modlitwę z czyśćca, by mógł z czyśćca dostać się do nieba. Jak dobrą rzeczą jest, że modlimy się za zmarłych. Zyskujemy dla nich odpusty, modlimy się na wymieniankach, zamawiamy msze święte, pamiętamy w codziennych pacierzach. Kiedy my, modląc się, pomagamy im, oni pomagają nam. Ja tego wielokrotnie doświadczam.